Jakiś czas temu przy wejściu na siłownię postawiono tabliczkę ze zdjęciem młodej kobiety z nadwagą zadającej pytanie. Czy tego lata chcesz stać się syrenką, czy pozostać kaszalotem? Nieznana kobieta odpowiedziała na pytanie następująco. Szanowni Państwo, kaszaloty, wieloryby, zawsze otaczają przyjaciele. Delfiny, foki i mają bardzo aktywne życie seksualne. Wychowują swoje dzieci z wielką czułością, bawią się z delfinami, jedzą krewetki do syta i są zadowolone. Wieloryby pływają cały dzień i podróżują do niesamowitych miejsc jak Patagonia, Morze Barentsa czy rafy koralowe Polinezji. Śpiewają niesamowicie dobrze, a czasem nawet produkują płyty CD ze swoimi piosenkami. Wieloryby nie tylko robią wrażenie, ale są bardzo popularnymi zwierzętami. Są po prostu ekscytujące i godne podziwu. Syreny natomiast nie istnieją w fizyczności, ale nawet gdyby, to byłyby w kolejce do psychologa z powodu problemu rozdwojenia jaźni. Bo syrenki nie są ani kobietami, ani rybami. Nie miałyby życia seksualnego, ani dzieci. Byłyby piękne, ale samotne i smutne. Poza tym nie znam faceta, który chciałby u swojego boku dziewczyny, która śmierdzi rybą. Bez wątpienia wolałabym być wielorybem. W czasach, kiedy media mówią nam, że tylko szczupli ludzie są piękni, wolę zjeść lody z dziećmi, wyjść z mężem i bawić się z przyjaciółmi. My, kobiety, przybieramy na wadze, bo gromadzimy tyle mądrości i wiedzy, która nie tylko trafia do naszych głów, ale do naszych ciał. Nie jesteśmy grube, ale jesteśmy pełne wiedzy. Za każdym razem, gdy widzę swoje kształty w lustrze, mówię sobie, jaka jestem mądra. Cieszę się życiem i nie gonię za idealnym wizerunkiem społeczeństwa, które prawie nie istnieje bez filtrów i edytora zdjęć. Bez wątpliwości wolę być szczęśliwym i zadowolonym kaszalotem niż syreną, która błyszczy olśniewająco, ale tak naprawdę nie istnieje w fizyczności, tylko w świecie iluzji. Autorem tego krótkiego artykułu jest Izak Usturk, który napisał książkę Słowa uczuć. Najważniejszymi ludźmi to nie ci z głowami pełnymi wiedzy, ale ci z sercami pełnymi miłości, uszami gotowymi wysłuchać i rękoma gotowymi do pomocy. Izak Usturk. Pozdrawiam. Innowidzący.